Siemaneczko, witam was serdecznie wszystkich z tej strony, ja Ty Grzyb, a dzisiaj wam pokażę, jak sobie zrobić taki inny radar w CSGO. No i też tu macie ostatnich 10 subskrybentów. Jeśli chcecie tu się pojawić, to subskrybujcie kanał, bo do końca roku lecimy po 10 tysięcy subów i sobie wchodzimy na taką stronę, link macie w opisie. No i tutaj musicie wpisać swojego maila i get download. I tu macie, żebyście sprawdzili maila. Tam na maila dostaniecie link, linki, takie hasło, które musicie wpisać. No i tu macie właśnie ten simple radar. Możecie mieć panoramę, czyli takie jakby siatkę, co jest na statkach określoną. Ale też nazwy miejscówek, to jest spoko, przydatne. I to sobie wezmę. Strefy kupowania, no to raczej wiadomo, ale też sobie ustawię i poziom jakby wysokości, elewację, coś takiego. No i klikamy sobie tutaj donut. Dobła. Dobła, no jak już wam się pobrało, to macie taki pliczek simpleradar.zip. Jego sobie wypakujcie tutaj. I macie taki folder. I on was interesuje. Tamten w siną dalej odstawcie. No i wchodzimy tutaj na Steama. W właściwości, przeglądaj pliki lokalne. I wchodzicie tak. Tutaj CSGO. Resource i overviews. No jak kiedyś będziecie chcieli do tego powrócić, to weźcie sobie to, skopiujcie i sobie wsadźcie do jakiegoś foldera, na przykład radar stary. No i tutaj wrzucacie. No dobra, no i ten folder zostawiamy i teraz bierzemy nasz folder simple radar i bierzecie tutaj i przesuwacie to i zamieńcie pliki w miejscach docelowych. No i tutaj też, tylko że to jest jakby, jak będziecie obserwować, to żebyście też mieli to widoczne było. No i zamykacie. Teraz przejdźmy do CSGO i zobaczmy, jak to wygląda. Jak widzicie, działa ten radar. Mam sobie napisane tu mid to B. Na przykład, no trochę w sumie to słabo jest widoczne. Ale jest, nie? Jak się zatrzymacie, to widzicie close FNC. Close FNC tam jest. Tutaj upper tunnels. No i widzicie, nie? I za to waka nie ma. Nie ma za to waka. Jak macie teraz czymś problem, to piszcie w komentarzach, to postaram się bardzo, bardzo wam pomóc. No i pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, zostawiajcie łapki w górę. No i napiszcie coś tam w komentarzu, jeśli nie macie z tym problemu, to napiszcie. Chętnie sobie poczytam i wam odpowiem. No i co? I trzymajcie się krótko do następnego filmu. Do usłyszenia, do zobaczenia, narka!